pani Gosiu. Aż żal patrzeć. Pani Gosiu. Co pani widziała? Pani Gosieńko. Co pani widziała? Są tacy ludzie, którzy widzą więcej. Wyobraźnią, fantazją, konfabulacją niż oczami, niż zmysłami, węch, słuch, oko, własny rozum. Aż żal było patrzeć. No, tam są pozostałe łakomczuchy. Łakomczuchy. Poczekaj na swoją kolejkę. Teraz mam maluszki. Maluszki mam. Z maluszkami w tej chwili rozmawiam. Starszaki przyjdą w drugiej kolejności. A młodzież w trzeciej kolejności. To są cudne misie, takie piękne pesie. O Matyldo, normalnie to jest schrumkać. Ale nie przestać. No histeria, bo co one tu widzą i czują? Widzą oczami, czują nozdrzami. Noskami malutkimi czują. Pyszną. Surową wołowinkę. Uszy mi pękną, niuńki. Niuńki. No, cisza, ale na chwilę. Uszy mi pękną od waszych histerii. Zaraz dostaniecie. No, to jest histeria jak w chlebiku o świcie. Prosiaki, świniaki, maciory, chnury, wieprze kwiczą z głodu, a głodne są codziennie. One tak tu wrzeszczą do tej pysznej, wyśmienitej, świeżutko zmielonej, wczoraj kupionej w makro wołowina z Ućca. 26 zł w hurcie. Wołowina z Ućca. To nie pod gardle. To nie łata. Udziec wołowy, świeżutki, pakowany na dziale gastronomii. Dla ludzi do restauracji, a tu moje pieski się stołują. Przecież one też chcą mieć restaurację. Te się tak najadły, że mają brzuszki pękate. Już zrobiły, raz zrobiły kupeczki. A teraz będą trawiły. Biją się. Nie bij małego. Zaraz wszystkie dostaniecie wołowinki.